teraz Teatrzyk Biograficzny Bo-Bo-Bo ma zaszczyt przedstawić spektakl pod tytułem Kulisy prawdziwej historii Bo-Bo-Bo. Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Super Mario 64. 64, juhu! Yahoo, ale emocje, po prostu emocje jak na kempingu albo na innych takich rzeczach. Czy ja miałem wcześniej tyle gwiazdek, bo nie jestem pewien, czy ja dobry save wydałem. Najpierw będzie to tak. Gwiazdki z zamku. Okej, okay. Dobry save. A więc teraz idźmy do Dire Dogs, które nie pamiętam jak ma. Które nie wiem jak się nazywa po polsku. I ogólnie w wersji japońskiej to są bańki z jakiegoś powodu. I nie do końca wiem jak te gwiazdki są w Dire Dogs. Piracka Zatoka. Teraz to jest Dire Dogs. Wydaje mi się, że tak. Aha, tu nie będziemy jeszcze mogli zdobyć wszystkich. Spoko. Spoko, spoko, spoko. No tutaj jak widzicie mamy przedstawienie poziomów wodnych, więc jest bardzo fajnie. I nie wiem co jeszcze, ale jest fajnie. Oczywiście jak zawsze też będziemy mieli polowanie na czerwone monety. Ponieważ tak. Szybko! Nie lubię strasznie pływania w Marianie, bo zawsze w Marianie najlepszym jest pływanie po prostu z pamięciem przycisku. Bo nie ma czegoś takiego jak szybkie pływanie w Mario. Okej, czy pamiętam? Co? Co? To i to. Dziękuję bardzo. YOLO. First try. First try. Tak to się robi. Dziękuję bardzo. Rekordy. Zapisz i graj. Dziękuję bardzo. Zatopiony statek. To jeszcze nie jest to. Świetnie. Bo ja zawsze tą gwiazdkę pierwszym robiłem. No dobra, no i co ja mam zrobić w tym zatopionym statku? Tak trochę nie wiem. Nie wiem, że ja jestem w tym zatopionym statku, czy co? Tak trochę jestem skołowany w tym momencie. Po drugie, jak ja mam się tam dostać? Może jest jakieś wyjście? Nie. Nie ma żadnego wejścia. Pięknie. Daj tam mi pieniążki, żebym mógł sobie odrestaurować życie. Okej, okay, gimme przestrzeń. Elo. Stąd lecisz? Łoż ty w mordę! Hopie! Czemu ja się wtapiam tu głową? Świetnie, umarłem. Ale fajnie. Umrzyło mi się. Tak trochę. Wiecie co, wejdę tutaj po życie. Nie chciałem zrobić padnięcia, tylko chciałem zrobić... O! Kopniaka po prostu, dupsko. Pupsztala. Był chociaż to wyjaśnię. O co ja zrobić jeszcze w tym zatopionym statku? To byłoby fajnie. Będzie fajnie, mówili. Przecież tą grę mówili. Mylili się. A gdzie jest ten? Jak mu to? No ten, no bo bomb. Bob, ale bez bomb. Chycha, ale suche. Znaczy ja coś tutaj mam zrobić? To było złym pomysłem, bym nie sprawdzał sobie wcześniej. Bardzo złym.
bardzo, bardzo złym. Dobra, ale może coś tam będzie po prostu ciekawego. O, życie, ale fajnie. Aha, to życie sobie lata, świetnie. Gimme dat życie. Szybko? Nie! O mojeny. Depresja. O, elo. Szybko, Mario, to jest hajs. Easy. Ała. Dobra, tego nie mogę jeszcze rozwalać. Wow. 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 My head spinning. O, tu jest jeszcze jeden stary ptyt, albo inny tykt. Ej, to tyle. Nothing more. Seriously. Boim. A masz. I ty też masz, kurde. Agresywny jestem, wiem. Nie powinienem robić let's playów. Hoppa. Hej, 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 hej. Może ja coś na górze mam zrobić? Albo tu. Czymżeś? Okej. Nie mam żadnych pytań po prostu. Czyli rozumiem, że ten odcinek będzie po prostu moim błądzeniem. Żeby zobaczyć, co mi się uda, a co nie. Nie no, pięknie po prostu. Więc wejdę tu. Najzwyczajniej w świecie. Ja zaraz tu nie ma piachu. Chyba jest po drugiej stronie. O, dokładnie. Nie. No i halo. To musi boleć. To wiecie co? Wracamy za chwilę. Aż wiecie, będę wiedział wszystko na temat Dire Dire Dogs. Okej, dobra, wróciliśmy, więc chyba teraz wiem, co trzeba zrobić. O jeny, ale nieprofesjonalnie. Dobra, więc spróbujmy. Let's see if this works. What? Co się stało? Zaraz, czy ja właśnie zrobiłem to, co ja myślę? Czyli zrobiłem dokładnie... What? Tak, to trzeba było zrobić. Ale ła? Kim jest? Dziękuję. Holy moly. Dobra, no i teraz pytanie. Uda mi się? Dupska. Gimmi! No proszę. Przynajmniej mam nieskończoność baniek przez to. Zgaduję. Okej. Raz, dwa. No easy po prostu. No i teraz zaczyna woda uciekać, ja bym wolał szybko się tam dostać.
O! Uda mi się! Uda mi się! Patrzcie, udało mi się! Heck yeah! Nie, praktycznie to chyba była jedyna misja, z którą miałem problem. Dobra, w zatopionym statku. Nice. Więc teraz idziemy dalej. Tym razem co jest? Czy cel odrzuca cię z gry? Okej, tam jest to. Czy jest tu może, wiecie, ten... Bob-bom? Jest! My boy, Bob-bom! Aham. Dziękuję. Czy wcześniej ty tu byłeś? Czy ty tu wcześniej byłeś, czy mi się po prostu zdawało? Okej. Ich dźwięki są po prostu epickie. Nie wiem, kto wymyślał dla nich dźwięki, ale ten człowiek jest geniuszem. Założę się, że to jest, że to Shigeru Miyamoto. Po prostu ja to wiem. Nie, no nie wiem, zgaduję po prostu. Okej. Let's do this, man. Dupa. Okej, więc jak ja to mam dostrzelić? To by było dosyć ciekawe, żeby dostrzelić. Ja zakładam, że po prostu za nisoko, jeny. I... Heck yeah! Okej, i myk. Dziękuję bardzo. Here we go! Lotaj Mario! Mario! Pizza! Aha, to... Mam chyba pewne założenie, gdzie może być ten... Czy ty tam ciągle jesteś? Ej, gwiazdka. Tak o sobie jest. What? Siema, gwiazdo. Elo, gwiazda. I'm gonna be the very best, like no one ever was. Catch this is my real test. No. Tak sądzę, że to nie jest możliwe. Ale tak tylko hipotetycznie sądzę. Dobra. Tu jesteś, cwaniaczku. Przystojniaczku. Whatever. Hello. O ty mała szujo! Gnie. To jest... Wydaje mi się, że to jest chyba... ta, której nie mogę zrobić. Chociaż w sumie... Chwila. No, najwyżej utonę. Mówi się trudno. Utonę. Ale jeszcze może spróbuję! Dupa! Nie udało mi się. Więc sądzę, że to jest ta, której nie mogę zdobyć. Bo potrzebuję power-upa pewnego. Myk! Dobra. Wezmę to. Więc teraz pozbieramy sobie... czerwone gwiazdki. Pfu, gwiazdki. Czerwone te. Monety. Because we can.
Yes, we can. Boom! To było specjalne, to było specjalne, a co pro? Ej, zaraz, jeżeli zrobiłem ten warp dziwny, to znaczy, że teraz wygrywam $1000? Bo ktoś kiedyś coś takiego obiecał, że jak komuś się uda coś takiego powtórzyć, to dostaje $1000. Ej, kurde, fajnie było. Może to nie jest w tym samym poziomie, ale... Ale no chyba liczy się, że mi się udało, co nie? Sam fakt się powinien liczyć. Łaha. Łahahaha, łehehehe. Przestań zmieniać kamerę. Jezu, ta kamera w tej grze jest okropna. Whee! Nie ma to jak skoczyć w głęboką wodę. Otwórz się na świat. Jeny, jak mnie pierdzielną. Czy ty coś masz przede mną do ukrycia? Hmm? Tak. Kupa shell. To chyba nie działa, tak mi się wydaje. A ty? A ty masz monetę przede mną do ukrycia. Nie chowaj przede mną monety. Ja może lepiej wezmę łyk świeżego powietrza. Łyk świeżego powietrza. Okej. Teraz zapomniałem, czy ja mam zbierać 7 czy 8 monet. Zapomniałem, ile jest monet. Jest 8, bo jeszcze jedna jest tam na tym filarze jednym. Wracam się! Tu, o, na jednym z tych. Ciekawe, na którym. Zobaczę stąd. Błagam. Dupsko nie zobaczę. Więc trzeba będzie... Ej, w sumie stąd powinien zobaczyć. Stąd już rendering powinien dostrzegać, co tam jest. A dupę nie dostrzega. Nic. Nothing! Okej. Okej. Ehem. Ehem, dobra. Myk. Myk. Myk! Hehe! Dobra, teraz pytanie za 100 punktów. Czy trafię? Trafiłem! Ale trafiłem pomiędzy tam, gdzie się można przyczepić, a tam, gdzie się nie można przyczepić. Jej! Juhu! Bym nawet powiedział. Błagam. Jak? Jak tyś to zrobił, Mario? Mario! Mario! Jak tyś to zrobił? Tak, próbowałem naśladować Luigi'ego. Mario! 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 O! Tak pierdzielne. No chyba sobie ktoś ze mnie jaja robi. Ale tam nie było żadnej monety. Fail. Tu nic nie ma. Chcę być pewien po prostu. By później się nie okazało, że strzeliłem największą gafę w moim życiu. Dobra. Dobra. Więc możliwe, ale tylko możliwe, że będzie to tam. Jak to nie tam, to ja już nie wiem. To pewnie znowu sobie sprawdzę. Co jest? Co jest 5? Do it, Mario! Mario! Do it! You have to just do it! Pyk! Pyk! Jej.
rozwalanie głazów. Robota dla mnie na cały dzień. Okej, widzimy się zaraz. Dobra. Ojej. To było takie easy. Ja nie musiałem żadnych czerwonych monet zbierać. Serio. Bo co musimy zrobić? Tak naprawdę, to po prostu poczekać. Aż to stąd wyjdzie. No. Nie, you can't! You can't! Nie, to była hamowa. Bo mnie odbiło. Mamma mia, dokładnie. Mamma mia, zielona pietruszka. Nie wiem w sumie skąd to jest. Jak ktoś pamięta skąd jest mamma mia, zielona pietruszka, co? Aha, tu jest. To ostatnia moneta, nie no, świetnie. Brawo dla mnie. Więc tej nie mogę jeszcze odblokować. To, tego jestem pewien akurat. Wychodź. Ja chcę się tylko pobawić. I nic ci nie zrobię, rybeniko. Holy moly. Tylko mnie nie uderz. Nie. Jest! Yeah. Udało mi się. Mario. W sumie to chętnie bym zrobił tę grę jako Luigi, ale niestety się nie da. Dobra. Jak swoją drogą, to ta nazwa poziomu nie ma nic do oryginalnej. Dobra, więc teraz z tymi monetami trzeba się użerać. Chyba to nie jest użeranie się. Monety w tym poziomie akurat są jednymi z tych fajniejszych. Bo mniej więcej są w tym samym miejscu. No dobra, skoro już jestem w wodzie. Otwórz się na świat. Pozwól, by ludzie cię pokochali. Kurde, ja powinienem być jakimś motywującym. Czym? Nie wiem, jak to się nazywa. Otwórz się na świat. No kurde, ja tu poprawiam ludziom humor. Przeze mnie znika depresja. Wchodzi do mnie po prostu. Pyk, dziękuję. Cztery to już są monety, tak? Cztery. Myk, myk, myk! Myk, i spadam. Akurat to było częścią planu, znaczy trochę przyspieszył się ten plan, ale dobra. Nieważne. Otwórz się na świat! You shall open your mouth! Just do it! Okej. No i jedymy. O, teraz zauważyłem, że gwiazdki regenerują nam energię. Czyli życie. Taki. What? Mario. Co ty pinkalasz? Mario. Co ty robisz ze swoim życiem? Co za lakomaty. Ty. Pyk. 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 Co ja zrobiłem? Na serio? Przeniknąłem.
przez ten zamek, przez ten statek. Nie no, ten odcinek to jest magiczny. Ej, ja się zgłoszę chyba do tego gościa, który obiecał milion dolarów. Tysiąc dolarów. Goddammit! Kurde, może się jeszcze okaże, że ja zostanę... Że ja zostanę jakimś, kurde... $1000 menem. Ej, w sumie po ile dolar chodzi? Po... 5, tam 6 zł? Coś w tym stylu. No to trochę bym się dorobił. Ale to by było na tyle, moi drodzy. Na ten odcinek zdobyliśmy... Ile w sumie? 7 gwiazdek? Nie 7. 4 chyba. Nie, 5 zdobyliśmy. Więc w następnym odcinku idziemy już na Bowsera. I no cóż, no dzięki wam za oglądanie. Jutro będzie Sonic R. No i co, no mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie, cześć, pa pa.